Partnerem audiobookowych odcinków podcastu rowerowego jest Empik Go. Sprawdź opis odcinka, aby dowiedzieć się więcej. Empik Go prezentuje. Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Iran. Czasem jesteś kimś więcej niż tylko sobą. Czasem reprezentujesz jakąś grupę ludzi, jakieś idee, wartości. Czasem jesteś całym swoim krajem. Inni odbierają cię tak, jakbyś był uosobieniem swojego kraju i całej jego historii. Jeżeli zrobisz coś dobrego, nie powiedzą, że taki jeden Robert to jest fajny gość. Powiedzą, że Polacy to fajni ludzie. Jeżeli zrobisz coś złego, będzie dokładnie tak samo. Na przykład taki Brytyjczyk na irańskiej granicy. Nikt już nie postrzega go wyłącznie jako imię, nazwisko i numer paszportu. Ważną rolę odgrywają tu również stosunki dyplomatyczne między Wielką Brytanią i Iranem. Dlatego właśnie Ben usłyszał: pan z Anglii? To proszę tu z nami, musimy pobrać od pana odciski palców i porównać z tymi, które zostawił pan w naszej ambasadzie. Tak, bardzo nam przykro, ale pan rozumie. Ja mam przepisy, muszę się ich trzymać. A dwoje Polaków? A kogo obchodzi Polska? Może tylko tyle, że akurat pracownikowi z informacji turystycznej było przykro z powodu katastrofy samolotu w Smoleńsku. My jako Polacy przeszliśmy bez kontroli bagażu, przyjmowani uśmiechami i szerokim witamy w Iranie. Nikt nie prosił nas do gabinetu ani na spotkanie z kimś ważnym, tylko prosto do kolejki, do okienka paszportowego i tyle. Panie w kolejce wracające z Turcji, opatulone w czadory, spoglądały na Anię dziwnym wzrokiem. Jakby ze złością, ale może to była jedynie źle pokazana ciekawość, albo zazdrość, albo jednak coś gorszego. Na peryferiach Maku, pierwszego miasta po przekroczeniu granicy, przywitała nas irańska armia. Nie żeby nas kontrolować, akurat szli w paradnej kolumnie. Na drodze odbywała się wielka manifestacja siły. Pierwsze jechały opancerzone samochody z wyrzutniami rakiet, tuż za nimi kolumna policyjnych samochodów z plakatami ajatollahów przyklejonymi do przedniej szyby. Plakaty były tak wielkie, że zasłaniały kierowcy ponad połowę okna, ale nikomu to nie przeszkadzało, a kierowcy nie wyglądali na takich, którzy mieliby wybór. Policjanci, którzy akurat blokowali ruch, bardziej zwracali uwagę na nas niż na kierowców taksówek, półciężarówek i zwykłych pejkanów, którzy powoli wciskali się w kolumnę, nie chcąc czekać. Wszędzie flagi, plakaty i wielkie tablice głoszące: zwycięstwo będzie nasze. Wszystkiego dopełniała kolumna kilkudziesięciu oflagowanych taksówek i oczywiście samochody z rozwrzeszczanymi megafonami. Potrzebowaliśmy benzyny do naszego prymusa, nie kupiliśmy zapasów w Turcji, bo w Iranie paliwo kosztuje grosze. Stanęliśmy grzecznie w kolejce między samochodami, a któryś z kierowców ruchem głowy pokazał nam tylko, że mamy nadstawić butelki. Litr benzyny kosztuje kilka centów, więc to żaden wydatek, ale zrobiło nam się przyjemnie. Kierowca przypłacił jednak swoją życzliwość małym wypadkiem. Nagle benzyna chlusnęła i z pełnej już butelki prosto na jego garniturowe spodnie. Najpierw zaklął, a potem spojrzał na nas, rzucił no problem i zaczął się śmiać. A skąd? A dokąd? A, to witamy w Iranie. W czymś trzeba wam pomóc? Chcecie kupić warzywa na obiad? To jedźcie ze mną, a ja wam wszystko pokażę. Taką właśnie lawiną słów i życzliwości przywitał nas Ali. Starszy taksówkarz, który na peryferiach Poldasztu musiał być albo wyjątkowo znudzony, albo wyjątkowo miły. Zabrał nas do centrum miasteczka. Moje miasto jest małe, ale nic się nie martwcie. Ludzie w Iranie są bardzo pomocni. Bardzo lubią pomagać innym, żeby tacy jak wy czuli się dobrze. I nie wierzcie w telewizję. Niczego się nie bójcie, mówił. Na placyku pod sklepem zebrała się miejscowa młodzież. Znudzeni rozsiedli się na trawniku i bacznie śledzili, co się dzieje. Właśnie przez przypadek dowiadywali się, o czym to będzie można dziś wieczorem podyskutować. Poldaszt to nie jest turystyczne miasto, to chyba w ogóle nie jest miasto, a na pewno nie na turystycznym szlaku i gdyby nie nasz plan, by wzdłuż azerskiej granicy dojechać do Morza Kaspijskiego, nigdy by nas tam nie było. Piekarnia w Poldaszcie była akurat zamknięta, więc po chleb, a właściwie lawasz, trzeba było iść do restauracji. Kelner wyjął kilka placków spod wilgotnego ręcznika i dał nam w prezencie. Dodał tylko: ludzie w Iranie są dobrzy, nie tak jak w Turcji, kwitując mój pytający wzrok. Ali, taksówkarz, odwiózł nas na peryferię miasteczka i życzył szczęśliwej drogi i siły na podjazdach.
Droga od kilkunastu już kilometrów ciągnęła się wzdłuż granicy z Azerbejdżanem. Rzeka Araks, wzdłuż której jechaliśmy do tej pory, została już daleko za nami razem z rozległymi zielonymi łąkami. Do granicznego drucianego płotu było czasem tylko parę metrów. Obrośnięty był cudownymi drzewkami, których cień aż prosiłby sobie w nim odpocząć. O takich piknikowiczów dbała już irańska armia. Co chwila przeganiała jakąś rodzinkę, która chciała tylko zaparzyć herbatę. Niestety, granica jest granicą. Zwłaszcza ta z krajem, z którym nie ma się najlepszych relacji. Jakoś tak bywa, że kto jak kto, ale policjanci czy też żołnierze pilnujący granic zawsze wyglądają na znudzonych. Czepiają się człowieka, szukają sobie zajęcia, z nudów sprawdzają dokumenty i zadają dziesiątki głupich pytań. Wysłał ich ktoś na przykład do wąwozu rzeki Araks i patrzą znudzeni albo na te różowe skały, albo na przejeżdżające po drugiej stronie rzeki pociągi, albo na siebie samych. I nagle w tym nudnym upale pojawia się turysta, albo najlepiej trzech. I nie dość, że jeden to Anglik, a do takiego zawsze się o coś można przyczepić, to drugi jest młodą kobietą, a na taką można sobie popatrzeć i ją poobgadywać. Obgadywać trzeba jednak umieć. Co innego słowami, które akurat po persku i tak są dla nas niezrozumiałe, a co innego oczami. Te wlepione w kobiece piersi robią z poczciwych żołnierzy kogoś, kto wygląda jak zboczeniec. Tym bardziej, że w tle słychać tylko głupkowate chichoty. Anglikowi można zarzucić, że jedzie za blisko granicy, zapytać niewinnie, po co w ogóle tędy jedzie, ale żeby to zrobić, trzeba umieć mówić po angielsku. Nie wolno dukać i robić z siebie wariata, tym bardziej, że ten Anglik może po prostu powiedzieć, że niczego nie rozumie, a ty, znudzony żołnierzu, nie umiesz mu wytłumaczyć i zrezygnowany oddajesz mu paszport, a wtedy twoi koledzy tylko się z ciebie śmieją. Podróże udowadniają proste, zapomniane prawdy. Na przykład, gdy ktoś chce się z tobą dogadać, to zawsze się dogada. Język mówiony nie jest mu do tego potrzebny. Niemalże. Czasem odrobina się przydaje. Ale czy trzeba tłumaczyć wzruszenie ramionami albo wielkie uśmiechnięte oczy i rozłożone ramiona? Ktoś, kto bardzo chciał się z nami porozumieć, potrafił nieśmiało, ale mimo wszystko odważnie zapytać: Your name is Japan? Albo you made in? Od razu wiedzieliśmy, że chodziło nam o kraj, o imiona. Chciałbym zobaczyć przeciętnego obywatela Polski, który nie bałby się wygłupić i zapytałby obcokrajowca w taki właśnie sposób. Bardzo chciałbym. Jesteśmy z kraju, w którym głupio jest się wygłupić. Lepiej się nie odezwać, niż dukać w jakimś obcym języku. Lepiej odejść, niż pokazać coś na migi i bawić się w kalambury. I co z tego może wyniknąć? Spotkaliśmy kiedyś cudzoziemkę, która na dworcu PKP w Jeleniej Górze zapytała nas po angielsku, gdzie ona dokładnie jest. Okazało się, że w Warszawie wsiadła do pociągu do Szklarskiej Poręby zamiast do pociągu do Świnoujścia. Konduktor potrafił jedynie powiedzieć jej, że siedzi w złym pociągu, ale już nie umiał jej wytłumaczyć, co powinna zrobić. Ba, nawet nie wpadł na pomysł, by popytać podróżnych, czy ktoś zna angielski i w ten sposób oszczędzić dziewczynie kilkunastu godzin podróży i pewnej sumy pieniędzy. Bał się wygłupić. Gdyby ci wszyscy ludzie, którzy od tygodni ciągle nam pomagali, obdarowywali nas herbatą, chlebem i całą resztą, bali się wygłupić, byłoby z nami krucho. Nieraz błądzilibyśmy po wioskach, chodzilibyśmy głodni albo spragnieni, a oni potrafili bez żenady pokazać na nas palcem, złożyć ręce pod policzek i przechylić lekko głowę. I wiedzieliśmy, że dziś mamy zaproszenie na noc do czyjegoś domu. Klepali nas po plecach i jedną dłoń przykładali sobie do ust, a drugą do żołądka. I wiedzieliśmy, że gdzieś ktoś szykuje dla nas obiad. Rzeka Araks przecina Azerbejdżan w połowie. Dzieli go na północny, który dziś jest niepodległym państwem, i południowy, który jest jedną z irańskich prowincji. Jeszcze na początku XIX wieku Azerbejdżan w całości należał do Persji. Legenda głosi, że perski władca Fath al-Shah Qajar, rządzący krajem na początku XIX wieku, stracił północny Azerbejdżan na rzecz Rosji z lenistwa. Jego doradcy przestrzegali go przed ruchami wojsk rosyjskich, a on nie mógł znaleźć w sobie dość siły i motywacji, by ruszyć z armią do nieuchronnej konfrontacji, do której faktycznie doszło. W końcu, gdy już było za późno i Persowie przegrali wojnę z carem Aleksandrem I, szach rzucił ponoć, że nie ma czego żałować, bo tam i tak nie ma dobrej wody do fajki. I tak Azerbejdżan podzielono na dwie części.
Wielkie góry, głęboki kanion rzeki Arax i linia wyrysowana na papierowych mapach podzieliły naród, rodziny i przyjaciół. O tym, ile było w Rosjanach desperacji, a ile w Persach pychy, może świadczyć to, że 10 tysięcy żołnierzy zwyciężyło armię pięciokrotnie większą. W pustych, bezdrzewnych górach, gdzie na zwycięstwo liczyli Persowie, Rosjanie wchodzili w parowy i zagłębienia strumieni. Z ciał zabitych własnych żołnierzy budowali pomosty, by konie mogły przeciągnąć po nich armaty. Na jednego Rosjanina przypadało w tych górach 40 Persów, a i tak nie dali Rosjanom rady. Jedzenie przy stole dodaje człowiekowi powagi. Na podłodze jedzą ci, którzy muszą, bo nie mają stołu albo miejsca na niego. Taki stół przecież tylko zawadza, a nie każdy ma tak duży dom, by postawić w nim mebel i większość woli inaczej wykorzystać tę przestrzeń. Stół to jednak luksus. A jeszcze bardziej przestrzeń, którą zajmuje, gdy już stoi. Ta przestrzeń nie nadaje się przecież już do niczego innego i trzeba być człowiekiem bogatym, by móc poświęcić kawałek podłogi na tylko jedną czynność. Jedzenie przy stole, zwłaszcza w podróży, nadaje prostej czynności poczucie spokoju. Stół stoi przecież na swych czterech nogach i trzeba przy nim wygodnie się rozsiąść. Trudno jeść w biegu, gdy się wygodnie siedzi. Co innego na kempingu. Stołem jest wtedy kamień, pniak albo kawałek ceraty, który z czasem pojawił się w naszych sakwach. Z tych wszystkich powodów warto czasem iść do restauracji, usiąść przy stole i poczuć się inaczej. Trzeba było zjeść obiad. Tym razem niemal odświętnie, bo zamiast gotowania na łące albo jakichś kanapek, restauracja. Obiad przy stole. Jak ludzie. Weszliśmy do najbliższej restauracji i od razu wydało nam się, że jesteśmy na wakacjach all inclusive. Choć lokal świecił pustkami. W Europie takie puchy dobrze o restauracji nie świadczą, ale w Iranie o godzinie 15 wszystko jest mniej lub bardziej puste. Życie towarzysko-restauracyjne zaczyna się tutaj wieczorem, a dzieje się tak przez pogodę, a raczej przez jej przytłaczający ciężar. Po prostu trudno chodzić w tym upale po ulicach i kto może, ten siedzi w domu i się chłodzi. I tylko my, jak ci głupi, środek dnia spędzamy na ulicy. Przywitali nas właściciel i jakiś młody chłopak, Aziz, który był tylko klientem. Właśnie szedł do domu z wielkim garnkiem ryżu z masłem. W Iranie tak właśnie je się ryż, ugotowany w garnku przykrytym poduszką. Cała wilgoć zostaje wewnątrz, obowiązkowo z przypieczoną warstwą tuż nad dnem. Tahdik. Potem w domu wszyscy, zarówno starsi, jak i dzieci, łaszą się na tę chrupką skórkę. Obowiązkowo na wierzchu ryżu musi się jeszcze znaleźć kosteczka masła. Jak to cudownie pachnie, wie tylko ten, kto to widział i wąchał. Ja też mam rower, Cannondale, powiedział Aziz i oczywiście zapytał, jak nam pomóc. Właściciel, gdy dowiedział się, że potrzebujemy zjeść dużo i, co najważniejsze, bez mięsa, jakoś wcale się nie zmartwił. Zupełnie inaczej było poprzedniego dnia, gdy próbowaliśmy zamówić pizzę wegetariańską. Właściciel rozłożył ręce w geście, jeśli bez mięsa, to niby z czym. I nawet tłumaczenie innych klientów niczym nie pomogło. Tym razem kucharz zaczął szybko improwizować, a po chwili usiadł dumny za biurkiem i tylko spoglądał, czy smakuje nam irański ryż z ogromną jajecznicą. Aziz na chwilę gdzieś zniknął i już myśleliśmy, że urwał się do domu z tym swoim garnkiem, ale on wrócił z reklamówką warzyw i jako wytłumaczenie dodał tylko, że to na dobrą sałatkę. Objedzeni i szczęśliwi jak dzieci, albo jak podróżni, którym wszystko się układa, musieliśmy niemal zmusić właściciela, by wziął od nas pieniądze, bo oczywiście nie chciał. Przyłożył tylko rękę do serca i powiedział: prezent. Jednak za taką ilość jedzenia trzeba było coś zapłacić. Gościnność gościnnością, ale co innego, gdy ktoś nas zaprosi do domu na obiad, a co innego, gdy ktoś prowadzi biznes. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie kolejnej części audiobooka, a teraz mam dla Ciebie specjalną niespodziankę. Specjalna niespodzianka polega na tym, że zaprosiłem Roberta, który jest autorem Tysiąca Szklanek Herbaty i którego już opowieści masz okazję słuchać od kilku dobrych tygodni. Zaprosiłem Roberta dlatego, żeby nagrał sam kilka fragmentów i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Ja już je słyszałem i zapraszam Cię serdecznie do tego, żeby w przyszłym tygodniu posłuchać o irańskich dżunglach i o Teheranie. Myślę, że
To będzie taka sama przyjemność dla ciebie, jak i dla mnie. To naprawdę jest fajny materiał, zwłaszcza kiedy czyta go autor, bo no cóż, ja trochę mogę poudawać emocje, trochę przeaktorzyć, ale myślę, że w Robercie pomimo tylu lat te wspomnienia są ciągle bardzo żywe i no cóż, ja dziękuję mu za to, że się podjął tego wyzwania, a was zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Empik Go dziękuję za uwagę i zaprasza na kolejne odcinki. Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media.